Marek Siwiec, wiceprzewodniczący Twojego ruchu i jeszcze ciągle poseł do Parlamentu Europejskiego, bo ta kadencja się jeszcze nie skończyła, jeszcze będzie jedno spotkanie? Ko czy kończy się 1 lipca. A że Parlament działa, to są takie historie, że w przyszłym tygodniu odbywa się nadzwyczajne posiedzenie Komisji. Praw zagranicznych poświęcone wyborom w Egipcie i na Ukrainie, no ale to już są, to już, to już jest końcówka, w moim przypadku to jest zamykanie operacji dziesięcioletniej. No, jeśli już Pan powiedział o wyborach na Ukrainie, to jak pan ocenia nowo wybranego prezydenta? No to jest, największą jego zaletą jest to, że został wybrany w pierwszej turze. To jest człowiek, który prezentuje taki profil dla każdego coś miłego, bo to jest z jednej strony majętny człowiek, którego się pogardliwie w Polsce nazywa oligarchą, co jest niesprawiedliwe. To jest człowiek establishmentu, bo był w ekipie Janukowicza ministrem i mocno z tą ekipą był związany. No ale w końcu to jest też człowiek, który od początku był na Majdanie, tym ostatnim Majdanie i i wiedział, gdzie, jak się określić. I teraz bezwłocznie podpisze umowę stowarzyszenia. Tak, ale, 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 ale ja jeszcze tylko dopowiem jedno. Chcę zwrócić uwagę, że charakterystyczne w tych wyborach jest totalny upadek Julii Tymoszenko. Już po prostu jej w polityce nie ma. Tej Julii, do której byliśmy przyzwyczajeni, charyzmatycznej, wpływowej. Co będzie oznaczało też duże przemeblowanie w partii Batkiwszczyna, bo niebawem muszą być wybory parlamentarne. A jak bym jest... przy okazji, czy Poroszenko może po pewnym czasie... Się stać się Julią Tymoszenką. Nie, on, on, to nie jest ten typ charyzmy. To jest, nie chodzi mi o charyzmy. Chodzi mi o pewne interesy, które nie są do końca czyste. Mam, mam wrażenie, że on jest wystarczająco bogaty, żeby, żeby nie iść tą drogą. Poza tym, wydaje mi się, dość Ukraińców, oni mają dość alergii na punkcie tego, że ten, kto przejmuje władzę, po prostu zaczyna własne Kręcić. państwo okradać. Nazywajmy to wprost. I chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę my patrzymy na Doniec, na walki na ofiary i de facto wojny, która tam ma miejsce, ale w tych wyborach nie zaistniała w ogóle partia regionów, która była związana ze wschodem. Jej kandydat dostał 2% pan Dubin. To oznacza, że ukraińska scena polityczna będzie się zupełnie na nowo organizować, no co oczywiście daje szansę jak każdy taki stan rozregulowania. To wróćmy do spraw y, polskich. A może jeszcze jedno pytanie o Ukrainę, ponieważ niektórzy dziwią się. Pyta o stowarzyszenie, że zapowiada stowarzyszenie. A właśnie, właśnie, nie tyle pytałam, co, co stwierdziłam. Tak, że ale, ale, ale to, to ja bez tu... konsultacji z Kremlem. Nie, to, to, to jest zrozumiałe. Ale, ale widzę, że on zaczął lepiej, niż można było oczekiwać. Ma pełne uznanie na Zachodzie. Będzie Niebawem spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Będzie na uroczystościach we Francji. Mówię o Petro Poroszenko. No i został uznany przez Kreml. Więc ten wynik 55% w pierwszej turze to jest jednak jak siła wodospadu. No to po prostu, uda, prostu rozstrzyga. Uda mu się pewien... zachować tę resztę Ukrainy, która pozostaje. Po aneksji Krymu? Ja, ja po pierwsze e, uważam, że tam jest bardzo wyraźne staranie, żeby całość ta, e, utrzymać, która po aneksji Krymu została. Ale e, a propos aneksji Krymu. To przeczytałem niedawno w New York Times taki komentarz, mianowicie: Putin po, zaanektował Krym, osłabił rosyjską gospodarkę, skonsolidował Unię Europejską wokół wydatków na zbrojenia no i przede wszystkim przywrócił Stany Zjednoczone do Europy, które właściwie tak się powolutku trochę tyłem wycofywały. Dziękujemy Ci, Władimirze. Dziękujemy Ci, Władimirze. To napisał Friedman wpływowy komentator, więc rzeczywiście zaczyna być... Ale pan ta... też by tak powiedział. Dziękuję ci, Władimirze. Mówi Marek to jest, to jest z wielką przenością. To jest po prostu opisanie pozytywnych kroków, które Zachód dokonał. Ale czy pan się zgadza Ja się tym? z tym w pełni zgadzam. Ja się w pełni zgadzam, tym bardziej, że prezydent Stanów Zjednoczonych Obama, przemawiał ostatnio w West Point, Dobrze. tak naprawdę ogłosił, że Ameryka dość, dość wyraźnie wraca do gry. To już nie jest ta zdyszana, zagubiona Ameryka, która dostała łomot w Afganistanie, czy też dalej dostaje, czy jeszcze w Iraku popełnia błędy, Tylko to już jest ta Ameryka, do której byliśmy przyzwyczajeni. No to, to jest dobre dla świata. To, to, to będzie dobre przejście. Mówi pan o łomocie. Dlaczego, dlaczego dostali państwo taki łomot? Dostaliśmy łomot, bo nie mieliśmy spójnego przekazu. Ta koalicja, która zakończyła wczoraj w spokoju i, i poważnie swoją, E, swoją misję. E, w była... nastroju jakim? E? W nastroju takim konkretnym, no to poważni ludzie siedzieli za tym stołem. Wszyscy e. panowie poobijani. No bo w, skoro nie ma sukcesu, no to jest porażka, jak jest porażka, to wszyscy poobijani. To... a jeszcze było taki pełen wigorów wieczór wyborczy nie, mimo klęski, nie, ja nie, no nie, nie, no nie. Mówił, mówił, że ta koalicja, e, ta koalicja będzie miała będzie zdobywać poparcie. Nie. Za 10 lat będzie to 50%. Po, po pierwsze, nie wiem, ile będzie mieć za 10 lat twój ruch. To po drugie, Ale nie mówię o twoim ruchu. W tej chwili każda z partii będzie zastanawiać się, każdy z partnerów w tej koalicji, będzie zastanawiać się nad błędami, jakie sama popełniła. Kalendarz polityczny został uruchomiony i będzie teraz bardzo intensywnie narzucał tempo. bo mamy. A twój ruch, twój ruch będzie istniał? No, na razie nie ma żadnych planów, żeby go likwidować. To jest parlamentarna partia, która przegra wybory europejskie. Z tego będzie wyciągać wnioski. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Krajowej Rady Politycznej. Będziemy o tym rozmawiać. Jarosław Makowski napisał, szef Instytutu Obywatelskiego, napisał, że Janusz Palikot, który widział siebie w roli odnowiciela lewicy, stał się. Właściwie grabarzem socjaldemokracji w Polsce. No, ale to pan Makowski ma olbrzymią tendencję do. Ale to jest dobre prawo analityków, publicystów, żeby po prostu gadać, co mu ślina na język przyniesie. Ani nie był grabarzem, ani nie jest grabarzem, ani nie był mesjaszem. Tylko po prostu był pewien projekt polityczny, który, który nie wypalił. Projekt polityczny zmierzał do tego, aby zebrać tych, którzy nie chcą głosować. kto był mózgiem tego projektu, przypadkiem nie pan. Ja byłem jednym z inicjatorów, ja się wcale z tego nie. Po pierwsze, się nie wypieram, po drugie, widzę te błędy, które zostały popełnione. Uczestniczyłem w tej kampanii, zrobiłem wyniki. Ale to nie był, był błąd w założeniu? Jak się okazało, był. Jak się no okazało, był, bo przecież głównym problemem dla mnie jest to, że ten przekaz socjaliberalny, w polskich realiach on, on nie dociera do wyborców. Ludzie wiedzą, co to jest lewica, wiedzą, co to są liberałowie. W moim przekonaniu jest miejsce na Lewice, a nie ma e, dla e, Partii Liberalnej, co pokaże udział pa, e, e, stronnictwa demokratycznego, który się jednoznacznie afiliował przy, e, przy Partii Liberalnej. A bardziej dociera, jak to znowu zacytuję pana Jarosława Makowskiego, tempy katolicyzmu. Katolicyzm? Temp, e, przepraszam, tempy a. antyklerykalizm, Antykatolicyzm. Wie pani, według mnie, jeżeli tu szukamy błędów, to wydaje mi się, że tezy, które dotyczą roli Kościoła, które w sposób bardzo głęboki i poważny zostały zawarte w książce Janusza Palikota, Zdjąć Polskę z Krzyża, te tezy trafiły w nastrój, który raczej określała kanonizacja Jana Pawła II i ludzie po prostu nie chcieli o tym rozmawiać. Ludzie chcieli swojego momentu uniesienia e, i przeżyli ten moment uniesienia. Ci, którzy mówili o innych sprawach przy tej okazji, e, nie byli do odpowiednio ja mocno Myślę, że, że po prostu ludzie... ludzie słowo, słowo tempy akurat... Myślę, że ludzie, którzy nawet są daleko od kościoła... żeby tą książkę przeczytał. To może my, jego poczucie tempości zostanie zredefiniowane. Ale myślę, że ludzie nawet, którzy są bardzo daleko od kościoła... Niekoniecznie są zadowoleni i przyklaskują, kiedy Janusz Palikot nazywa pedofilami, wymieniając nazwiska księżyca. Jeżeli pani chce mnie na, namówić, zaraz o tym powiem, ale ja chętnie bym sam coś powiedział, co wychodzi po zakomentowanie wypowiedzi Janusza Palikota. Otóż. E, czy jest, no problemem, czy jest problemem pedofilia w kościele? Jest. Mówi o tym sam papież Franciszek. Specjalnym msze odprawia. Jeżeli są w Polsce hierarchowie, którzy kryją tą pedofilię, to być może czasami dobrze jest ich nazwać z nazwiska. Czy to się powinno odbyć dwa Ale tygodnie po kanonizacji? Kryją, kryją. A kryją. nie, że są pedofilami. Polityk powinien proszę, trafiać w sedno. To proszę w takim razie Chyba, że skorygować, chce wypowiedź, skorygować wypowiedź, przekazać tą uwagę Dobrze. Czy nadal państwo będą swój przekaz wiązać właśnie z takim antyklerykalizmem? Ale to jeszcze raz mówię. Partia Twój Ruch opisuje kawałek rzeczywistości, która związana jest z w naszym przekonaniu, podkreślam, nie, nie nowoczesnym i nieproduktywnych nieproduktywnymi relacjami między państwem a Kościołem rzymskokatolickim. No przecież mamy, my mamy dzisiaj do czynienia z sytuacji, w której 3000 tysiące lekarzy wypowiadają posłuszeństwo naszemu państwu i robią to pod sztandarami Kościoła, uzyskują przyklask, przecież inicjuje to pod sztandarem kanonizowanego Jana Pawła II, pani Połtawska, jego przyjaciółka, osoba jednoznacznie z nim kojarzona. Mówię o świętej pamięci Janie Pawle II. Zyskaje tu takie poparcie. Ale żaden biskup tego nie nie Ale, ale ja, a nie to się odbywa na Jasnej Górze. No, no Jakie pani ma wątpliwości? Odbywa się to na Jasnej Górze i to, się, to, jest, to jest rodzaj wypowiedzenia po, po, posłuszeństwa konstytucji, to jest rodzaj arogancji wobec prawa. Jak my mamy to. I, czy to jest przejaw normalności dyskusji, re, czy... relacji? Czy pan pani uważa, że to jest normalne w tym państwie? Ale, proszę pana, pan pan ciągle uważa, ta, że jest, ja wiem, jest że pan prowadził partia... programy kiedyś w telewizji. Nie. Proszę mi przestać zadawać pytania. A, dobrze, to więc pytam, pytam w takim razie w, Ether. Pytam w Eter. Pytam słuchaczy. Czy państwo uważacie, że to jest normalne, że trzy tysiące że, że lekarzy... E, Określa swój stosunek do, do pacjenta po pierwsze niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, i czy, i na, czy na przykład Ale... zwracając się do tego lekarza, nie wiem, czy oni będą oznaczeni jako Ale ani ja nie, nie, nie mówię, że to jest nienormalne, ani że, że normalne. Chodzi daktor, o to. Rozpoczęła od pytania, czy będziemy dalej mówić o, na temat relacji państwo-kościół. Tak, będziemy nie, dalej mówiłam mówić. O, mówiłam, czy antyklerykalizm tępem, tępem będzie antyklerza. ważny. A ja w mówię, że to przekazie. nie jest antyklerykalizm. Tylko to jest rozmowa o relacjach państwa i Kościoła, rozmowa poważna, spokojna, i każde wydarzenia, zwłaszcza takie, którym przed chwilą przytoczyłem, pokazują, że nie można od tej rozmowy uciec. I że oczywiście moment jest jeden bardziej stosowny, drugi mniej stosowny. akurat ten związany z kanonizacją nie był do, pewnie do końca stosowny, co pokazali wyborcy, ale od tych problemów Ja myślę, że się Państwo chcą od tego, żeby zapewnić obywatelowi, także pacjentowi, wszystkie zagwarantowane w konstytucji, Usługi medyczne. W związku z tym trzy tysiące lekarzy przy świetle Jupiterów i bardzo dużym poparciu kościoła rzymskokatolickiego, wypowiada temu państwu posłuszeństwo pra, działa w prawu. I, I to jest właśnie sprawa do dyskusji, co, tak. co powinno być z tymi lekarzami, ale. Jest to, to jest taka partia, jak twój ruch, która chce na ten temat rozmawiać. No i bardzo dobrze, czy pan się wybiera na pogrzeb generała jaruzelskiego? Tak, no. będę uczestniczył na, na powązkach w tej. W tym pożegnaniu generała, powiem szczerze, nic mnie tak nie zainspirowało do tego, żeby iść jak zupełnie ohydna dyskusja, która miała miejsce w trakcie jego ostatnich dni po jego śmierci. Uważam, że to się staje dzisiaj nie tylko kwestią stosunku do generała, bo można na ten temat różne rzeczy opowiadać. Ale to się staje e, ra, raczej stosunkiem do e, de, obecność tam to jest Kropne określenie stawianie. stosunku do, e, do człowieka i do powagi śmierci. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Marek Siwiec, jeszcze wiceprzewodniczący. Ja tego razie roku. Nie rezygnuję, więc Dziękuję, dziękuję bardzo.